Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o czymś, co w sumie zapomniało dużo osób, a mianowicie VAT, VAT ban, anti-cheat i tak dalej, i tak dalej. Czemu o tym sobie porozmawiamy? Bo nie wiem czy wiecie, wiele leakerów mówiło z tego co ja kojarzę, że VAT, nowy system anti-cheat ma wyjść wraz z premierą, a nie wyszło. Czemu? No najprawdopodobniej temu, że Valve po prostu jeszcze tego nie dopracowało. Chociażby biorąc pod uwagę sam fakt, że wchodząc sobie aktualnie w CS-a, nie mamy nowych map, nie mamy dużej ilości, którą mieliśmy w Source 1. Oznacza to, że Valve dalej nad tym pracuje. Pamiętacie moją teorię dotyczącą chociażby aktualizacji raz takich na tydzień fajniejszych? Mniej więcej się sprawdza. Ostatnia fajniejsza aktualizacja była 16-17, więc co? Minął tydzień, zaraz minie drugi tydzień. Kiedy jakaś fajna aktualizacja? Czyżbyśmy byli świadkami chociażby jakiejś fajnej aktualizacji na dniach? Jakiejś większej? Jeżeli będziemy świadkami takowej aktualizacji, no to zapowiada się widzowie dość fajnie. Ba, mało tego, co jeżeli Valve w końcu dopracuje ten anti-cheat? Z tego co kojarzę, to Gaben powiedział, że stworzenie nowego anti-cheata na podstawie AI, czyli wiecie, tych chat GPT, no sztucznej inteligencji, nie jest trudne, tylko wymaga czasu. Biorąc pod uwagę, co chociażby ostatnio doświadczyliśmy, co mam na myśli mówiąc doświadczyliśmy, no sami zobaczcie. Ziomek po prostu sobie tutaj, ile? 13 dni temu stwierdził, że testuje sobie anti-cheat Valve. Poprosił ludzi, żeby go zreportowali, bo tutaj ten, tak dalej. Gra sobie dalej, coś tutaj kręci się, wiecie, DPI sobie ustawił wysokie. Niektórzy ludzie grają na wysokim DPI, niektórzy nie grają. No i co się okazało? Okazało się, że dostał VAT-a. Ba, mało tego, osoby, które stały tego VAT-a zakręcenie się tydzień temu, miesiąc temu, dalej nie dostały unbana. Valve dalej pracuje nad tym. Nie wiem, czy wiecie, ostatnio chociażby w Source 1, pod koniec Source 1, CS2.1, wyłączyli Overwatcha. Seria Wizaka no była i zniknęła nagle. Czemu? Bo Valve ciągle pracuje nad tym nowym anti-cheatem. Co to może dla nas oznaczać? Może to dla nas widzowie oznaczać, że rok 2024 będzie naprawdę genialnym rokiem. Bo zapowiada się tak, Messi wchodzącą ze swoją nową drużyną. Najprawdopodobniej nowy anti-cheat od Valve, który może będzie działał, może nie będzie działał, zobaczymy. Nowe nazewnictwo chociażby na kapsułki, albo nawet i zmiana ogólnie tych kapsułek na mniejszą ilość lub większą. Zobaczymy, co Valve wymyśli. Dwa majory, nie jeden major, a dwa majory. I gdyby było tego jeszcze wszystkiego mało, to od tak naprawdę końca grudnia do początku marca nic nie będzie się działo na rynku. Nic najprawdopodobniej nie będzie się działo. Mowa tu oczywiście o promocjach, majorach i innych rzeczach. No bo operacja to też jest widzowie odłożona jak na razie, bo pamiętajcie, że Valve musi dostosować gierkę na pierwszego majora, który ma miejsce 17 marca. A co jak oni nie zrobią tej, nie dostosują tej gierki? No lipa będzie. Więc raczej operacji przed tym nie mogą wydać, a jak wydadzą, no to może być to strzał w kolano, co nie? Więc dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jak wy się na to zapatrujecie, bo według mnie rok 2024 będzie naprawdę genialnym rokiem. Trzymajcie się, no i cześć. A przy okazji widzowie chciałbym was zaprosić na Discorda, gdzie trwa aktualnie konkursik na 20 PSF kart. Link jest podany w opisie. Wbijajcie i wygrywacie. Dla chcącego nic trudnego, a mało tego do wsparcia kanału. Bardzo fajne bonusiki, bardzo dużą ilość filmów, chociażby zwróćcie uwagę ile jest tutaj materiałów. Opcja wspierania doszła niespełna miesiąc temu, a ja już tutaj wrzuciłem ponad 70 filmów. Więc zapraszam i polecam.